Przemek Kossakowski postanowił skorzystać z faktu, że rolę mentora dzieli ze stand-uperem, który zapełnia salę na 40 tysięcy osób. Kawę robisz? Staram się. Cicho. Lotek. Ja ciebie już mam tutaj, to tak sobie pomyślałem, że mógłbyś mi udzielić korepetycji z dowcipkowania. Co masz na myśli? Jak próbuję dowcipkować, to ludzie są smutni, a jak mówię coś na poważnie, to się ze mnie śmieją. Potrzebuję krótkiego dowcipu dla cywili. Jak ja robię stand-up, to ja nie mam tak, że opowiadam takie dowcipy po prostu. Ale zwykle zaczynam występ od krótkich właśnie żartów. O. Parkujesz samochodem na mieście. No. Podchodzi menel i pyta się, czy popilnować samochód. Mhm. Nikt nie wiadomo, co mu powiedzieć, nie, żeby go nie urazić. Więc odpowiedź idealna to jest, jak chcesz. No. I on wtedy mówi, chcę. Boże, Przemek. Nie, koniec historii, nie ma dalszego ciągu. I to działa? To jest dobry dowcip? To jest dobry dowcip, ale na czynniki pierwszy rozkładasz żart, co już jest błędem. Ty jesteś tutaj fachowcem. Ale to mało śmieszne. No. Najlepsza rada. Nie opowiadaj dowcipów. Właśnie problem polega na tym, że ja chcę. Znasz ten dowcip o gościu, który sra w pociągu? Cześć. Do programu? Słucham? Którędy do programu? Zanim wam powiemy, to Przemek chciał wam coś opowiedzieć, coś śmiesznego. No, nie mam zbytnio czasu, no, ale dobrze. Dobrze. Jest taka sytuacja, każdy sobie może wyobrazić, że jesteście w mieście, wysiadacie z samochodu i podchodzi do was człowiek i pyta, czy... Menel. Pyta, czy popilnować samochód. Tak. I nigdy nie wiadomo, co powiedzieć, nie? Daj mi powiedzieć, proszę. I nigdy nie wiadomo, co mu powiedzieć i odpowiada się wtedy, jak chcesz. No. To koniec. A to już koniec? Że wiecie, że oni... Tam są zdjęcia. Do widzenia. Dzięki. Zrobię kawy. Poproszę. Pozycja Lotka na polskiej scenie żartu wydaje się na razie niezagrożona.